wpłynąć na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Dzień dobry, witajcie. Dziś krótka pogawędka o tym, czy i jak można wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce. Z jednej strony inspiracją do dzisiejszej pogawędki są zmiany, czyli podniesienie kwot za mandaty i ilości otrzymywanych punktów karnych, a z drugiej kalendarz adwentowy dotyczący właśnie różnych zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego, który stworzyłam razem z Adamem, instruktorem nauki jazdy. No to jak i czy w ogóle możemy wpłynąć na to, by na drogach było bezpieczniej? W ostatnim czasie było dużo zmian. Najpierw podniesiono kwoty za mandaty, ilość punktów karnych za różne wykroczenia. Wydłużono okres aktywności jakby tych punktów karnych do 2 lat i zniesiono kursy zbijające punkty karne. Czy te działania przyniosły efekt? No jakiś na pewno. Ale sytuacja zdążyła się już zmienić, bo punkty znowu są aktywne tylko rok i wróciły kursy pozwalające obniżyć stan aktywnych punktów karnych o 6. Miał wejść obowiązkowy kurs reedukacyjny dla osób przekraczających 24 punkty karne? Dalej nie wszedł. Obecnie, jak wiecie, wystarczą nawet 2 wykroczenia, żeby te 24 punkty przekroczyć. Ale zacznijmy od początku. Jakie w ogóle działania mogą wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego? Jak my, jako kierowcy, ale i inni uczestnicy ruchu drogowego, możemy wpływać na to, by było bezpieczniej na drogach? Po pierwsze, edukacja. Edukacja rozumiana bardzo szeroko, zarówno jako wprowadzenie wychowania komunikacyjnego u dzieci przedszkolnych czy wczesnoszkolnych, jak i edukacja polegająca na uczeniu się przez naśladowanie, o czym za chwilę. Kończąc na szeroko zakrojonych kampaniach społecznych. Jeśli chodzi o te ostatnie, to trochę się dzieje w tym temacie. Mamy kampanie dotyczące korzystania z telefonu, zarówno przez kierowcę, jak i przez pieszego. Mamy kampanie piętnujące jazdę pod wpływem alkoholu czy innych środków psychoaktywnych, zwracające uwagę na zasadę ograniczonego zaufania na drodze czy zbyt szybkiej, brawurowej jazdy. I to dobrze. Edukacja jest zawsze dobra. Edukować powinni też instruktorzy wypuszczający spod swoich skrzydeł przyszłych kierowców. Fajnie, jeśli potrafią i chcą, mają czas na to, żeby zakrzewiać te pozytywne nawyki. W końcu nauka jazdy to coś więcej niż nauczenie, jak zdać egzamin i względnie prowadzić auto. To też nauka, jak być odpowiedzialnym i bezpiecznym kierowcą. To też nauka tego, że warto przestrzegać przepisów. Edukować powinni też rodzice, a z tym, jak dobrze wiecie, bywa bardzo różnie. Kiedy przedszkolak styka się z podstawowymi zasadami ruchu drogowego, typu czerwone znaczy stój, zielone idź, ale jeszcze obejrzyj się, podaj znać kierowcy, że przechodzisz i tak dalej, to traktuje je zero-jedynkowo. Nie ma tu miejsca na wyjątki. Jest czerwone, nie można przejść i koniec. A często to my, dorośli, spiesząc się dokądś, pokazujemy, że można przejść na czerwonym, jak nic nie jedzie, że można jechać 80 na 50 i dziecko widzi znak ograniczający do 50, a na liczniku u rodzica 80. A dzieci uczą się przez naśladowanie, więc nic dziwnego, że później sami łamią przepisy. Rodzic to w końcu autorytet, prawda? Po drugie, przestrzeganie przepisów. Większość polskich kierowców bardzo lubi prowadzić samochód i uważa się wręcz za kierowców znających przepisy, kulturalnych, jeżdżących prawidłowo, asertywnie, dynamicznie. Osoby, które subiektywnie określają swój poziom umiejętności prowadzenia samochodu jako dobry, czy nawet bardzo dobry, mają większą skłonność do popełniania wykroczeń i co ciekawe, fakt ich popełnienia wcale nie wpływa na zmianę ich przekonań. Wcale nie wpływa na zmianę przekonań o ich własnych umiejętnościach. Czyli zbierają punkty, idą na kurs, żeby zdjąć 6 i po kursie wcale nie wychodzą z refleksją, że może jednak nie są tak dobrymi kierowcami. Poczucie własnej wartości i wysoka samoocena są pożądanymi cechami. Ale czy nie warto byłoby jednak z większą pokorą popatrzeć na swoje zachowanie na drodze? Łatwiej nam oczywiście pouczać innych, a swoich nieodpowiednich zachowań na drodze nie widzimy. Zresztą nie o same przestrzeganie przepisów tak naprawdę chodzi, a także o to, by nie tolerować sytuacji, w których ktoś te przepisy łamie. Żeby nie pozwolić komuś jechać po wypiciu alkoholu, zwrócić uwagę, gdy jedzie za szybko i brawurowo.
Takie zachowania powinny być piętnowane i nie powinno być na nie społecznego przyzwolenia. Chciałabym usłyszeć kiedyś w gabinecie odpowiedź na pytanie, dlaczego pan czy pani jeździ tak szybko, łamie przepisy. Coś innego niż wszyscy tak jeżdżą, miałem pecha, te przepisy są do bani. Ciągłe szukanie wymówek i usprawiedliwień w czynnikach zewnętrznych, zamiast przyznać się, że pośpiech, źle zaplanowany czas, niedostateczne umiejętności itd. A jak o umiejętnościach mowa, to warto powiedzieć o doszkalaniu się, o szlifowaniu posiadanych przez siebie umiejętności i nauce nowych. Warto propagować kursy edukacyjne podnoszące świadomość na drodze, szkolenia z defensywnej jazdy czy specjalistyczne na matach poślizgowych. Większa wiedza i umiejętności równa się większe bezpieczeństwo. Idźmy dalej. Kwestia podniesienia kwot mandatów, zwiększenia punktów. Ta zmiana na pewno wpłynęła na pewną grupę kierowców, dla tych, dla których po prostu ta kara finansowa jest na tyle wysoka, na tyle dotkliwa, że działa na nich odstraszająco. Ale nie na wszystkich. Czy sama świadomość wysokiej kary działa prewencyjnie? W jakimś stopniu na pewno działa, ale należy też spojrzeć, że oprócz jakby surowości, kara musi być też nieuchronna. Nieuchronność bez dolegliwości kary nie działa prewencyjnie, dlatego pewien stopień surowości kary musi istnieć, żeby ta kara mogła oddziaływać. Natomiast tego rodzaju działania, czyli kary dla kierowców, to są działania motywujące tak naprawdę negatywnie. Motywacja negatywna owszem przynosi pewne efekty, ale czy nie byłoby lepiej poszukać także motywacji pozytywnej i działać kijem, ale i marchewką? Jaką mamy motywację, by nie łamać przepisów? I tutaj ciekawym przykładem może być Sztokholm, w którym eksperymentowano właśnie z nagradzaniem przestrzegania przepisów, ale też z karaniem za ich łamanie. Jeśli chcielibyście sobie o tym poczytać więcej, to wrzućcie sobie w wyszukiwarkę The Speed Camera Lottery. W skrócie, eksperyment polegał na tym, że jeśli jechałeś zgodnie z przepisami, nie przekraczając dozwolonej prędkości, to brałeś udział w loterii, w której fundusz nagród pochodził właśnie z grzywien zapłaconych przez tych, którzy nie zastosowali się do ograniczenia prędkości. Proste, genialne, kij i marchewka na zupełnie nowym poziomie. I wyobraźcie sobie, że w okresie testów w miejscu tym przyjechało prawie 25 tysięcy samochodów, a średnia prędkość została zmniejszona z 32 km na godzinę do 25. Zresztą rywalizacja nie jest czymś nowym na rynku. Jeden z ubezpieczycieli kiedyś nagradzał kierowców jeżdżących z dozwoloną prędkością zniżkami na OC. Można? No i wreszcie dochodzimy do tego, że jeśli uważamy, że kierowcy w Polsce nagminnie łamią przepisy ruchu drogowego, to zamiast znowu psioczyć, jacy oni, ci kierowcy, są źli, jak oni jeżdżą niebezpiecznie i tak dalej, to przyjrzyjmy się może najpierw swojemu sposobowi prowadzenia auta, zwróćmy uwagę na to, jak my często łamiemy przepisy i zacznijmy zmianę od własnych nawyków, zanim będziemy pouczać innych. Zanim zaczniemy od innych wymagać jazdy zgodnej z przepisami, to sami postarajmy się tak jeździć. I pamiętajcie, że za bezpieczeństwo na drogach nie odpowiadają tylko kierowcy, ale każdy jeden uczestnik ruchu drogowego. Czy to pieszy, czy rowerzysta, czy motocyklista. I każdemu z nas powinno tak samo mocno zależeć na tym, żeby było na drogach bezpieczniej. Tyle na dziś ode mnie. Jestem bardzo ciekawa Waszego spojrzenia na to, co można zrobić, aby poprawić bezpieczeństwo na polskich drogach. Dawajcie znać w komentarzach. Będzie mi też bardzo miło, jeśli polajkujecie i zasubskrybujecie kanał. Do usłyszenia, do zobaczenia.